Teoria ewolucji opiera się na idei mutacji, więc wcale nie jest tak, że mogliśmy wybrać, w co dokładnie wyewoluujemy. W końcu, kto skusiłby się na boczki czy łysinkę? Na drodze naszej ewolucji miało miejsce kilka mutacji i przeżyli tylko ci najlepiej przystosowani. Właśnie oni mieli największy wpływ na naszą ewolucję. Może odkryli, że te boczki wcale nie są złe, bo można w nich gromadzić tłuszczyk na gorsze czasy. Naukowcy szacują, że ewolucja z organizmu jednokomórkowego do obecnego stanu zajęła nam około 3,5 miliarda lat. Jeśli to prawda, oznacza to, że mutujemy i ewoluujemy nawet dziś, co prowadzi do wniosku, że nasza ewolucja może pójść w dowolnym kierunku. Może rozwinęlibyśmy skrzydła albo przezroczystość, a może moglibyśmy odzyskać umiejętność koncentracji. Co by się jednak stało, gdyby powróciły niektóre z naszych starszych genów? Czy moglibyśmy deewoluować do małpopodobnej formy życia albo do wspólnego przodka wszystkich ssaków z rzędu naczelnych? Co by było, gdybyśmy któregoś dnia obudzili się rano i po spojrzeniu w lustro zobaczylibyśmy wpatrujące się w nas brakujące ogniwo ewolucji? To wcale nie tak odległa wizja, jak się wydaje. Struktura genetyczna człowieka różni się od małpiej w zaledwie 2%. Potencjalny powrót do stadium człekokształtnego nie wymagałby tak wielu zmian genetycznych. Taka transformacja mogłaby być nawet bardzo korzystna. Na Ziemi byłoby mniej betonu i więcej zieleni. Póki co my, ludzie, wszędzie gdzie się pojawiamy, ścinamy drzewa na budowę domów, mebli, narzędzi i tym podobnych. Przydatne sprawy, ale w ten sposób zatruwamy powietrze. A przecież rośliny, które ścinamy, produkują niezbędny do życia tlen. W każdym razie, ponieważ ssaki z rzędu naczelnych spędzają większość czasu na drzewach, nasi małpi z stępni mogliby uznać ponowne zalesianie planety za najwyższy priorytet. Dzięki drzewom mieliby do dyspozycji naturalny środek transportu w postaci lian, na których mogliby się swobodnie przemieszczać. Z kolei w miejscach słabiej zalesionych mogliby podróżować pojazdami napędzanymi energią słoneczną. Dalej bylibyśmy ludźmi, tylko troszkę bardziej podobnymi do małp. Nie oznacza to, że przestalibyśmy korzystać z osiągnięć technologii. A skoro o tym mowa... Jeśli większość czasu spędzalibyśmy w koronach drzew tuż pod słońcem, spory nacisk technologiczny zostałby położony na energię słoneczną. Między gałęziami drzew powstałyby przypominające chatki, biurowce, biblioteki, szkoły, sklepy czy restauracje z importowanymi owocami egzotycznymi lub orzechami. Trochę mniej mięska, a na pastwiskach byłoby więcej szczęśliwych krówek. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami zmianie uległaby również produkcja. Wciąż musielibyśmy jeść, ale co ze schronieniem oraz ubraniami? Niegdyś potężny przemysł odzieżowy, który napędzał rewolucję przemysłową swoimi fabrykami, musiałby zniknąć, ponieważ po deewolucji większości z nas wystarczyłoby futro jako codzienny ubiór. Jeśli by przetrwała jakakolwiek gałąź tego przemysłu, prawdopodobnie stanęłaby w obliczu konieczności zajęcia się produkcją cieplejszych płaszczy i zimowego sprzętu, niezbędnego do ekspedycji związanych z powrotem lodowców. Możliwe, że większość z nas zamieszkałaby w cieplejszych miejscach na świecie. Miłośnicy chłodu zapuściliby gęstsze futra, a ich tęgie ciała byłyby lepiej przystosowane do mroźnych zim na północy. Choć produkcja odzieży zmalałaby do zera, przemysł futrzanych akcesoriów rozkwitałby w najlepsze. Co można dekorować futerkiem? Wszystko! Wstęgi, łuki, zdobione klejnotami wsówki czy klipsy. Do tego dodajmy produkcję kosmetyków pielęgnujących futro. Na drzewne salony piękności oferowałyby specjalne zabiegi futerka na całym ciele. Brazylijski kok, trwała, prostowanie, dzisiaj loki tylko na głowie, ale wkrótce i wszędzie indziej. Choć nie potrzebowalibyśmy koszulek, to butów jak najbardziej. Małpy również potrafią chodzić w pozycji wyprostowanej, ale preferują wędrówkę na czworaka. Ta preferencja otworzyłaby drzwi nowej produkcji, rękobutów i szytych na miarę skarpetko-rękawic. Z kolei doskwierające bóle stawów byłyby leczone w wielu nowych salonach masażu. Ale skoro poruszalibyśmy się na czworaka, w jaki sposób mielibyśmy nosić ze sobą przedmioty codziennego użytku? Na zaspokojenie tej potrzeby zostałyby opracowane akcesoria, które można byłoby kontrolować neuronowymi czujnikami ruchu. Dzięki temu robotyczne ramiona plecaków czy innych dodatków mogłyby wykonywać odpowiednie ruchy.
A ponieważ większość życia spędzalibyśmy na otwartym powietrzu, przemysł turystyczny osiągnąłby rozmiary rynku nieruchomości. Małpi zstępni dzisiejszych cosplayerów i odtwórców postaci historycznych nie musieliby się o nic martwić. Po powrocie do swojego naturalnego środowiska, romantycy zapewne chcieliby zobaczyć wielkie wnętrza i wybrać się na taką czy inną wycieczkę. Całymi rodzinami mogliby zwiedzać ruiny Partenonu, Wersalu czy większych galerii handlowych, w których młode małpiatki przyszłości, zamiast skakania po drzewach i zbierania owoców, mogłyby podziwiać windy i zobaczyć, jak się robiło zakupy. Pracujący na miejscu małpi ochotnicy w przebraniach z epoki uzupełnialiby fikcyjne półki towarem i siedzieli za kasami, żeby dodatkowo uatrakcyjnić czas zwiedzania. Ale zaraz, jakbyśmy byli opłacani w takim świecie, jak wyglądałyby pieniądze? Banknoty z małpimi wersjami wielkich postaci? A może Charlton Heston w przepasce na biodra? Pamiętacie? Niewykluczone. Bardziej prawdopodobny byłby system barterowy, w myśl którego moglibyśmy wymieniać wizytę u fryzjera za 3,25, czyli 3 banany i 25 owoców leśnych. Naturalnie byłyby przypadki człekokształtnych obmyślających metody, jak zarobić, żeby się nie narobić. Jak tylko ścieżka naszej deewolucji stałaby się przejrzysta, spekulanci chętnie inwestowaliby w rynek bananów w myśl stereotypu, że dla tych owoców małpy zrobią wszystko. Podobnie zresztą było z tulipomanią na początku XVII wieku, kiedy to tulipany były sprzedawane na skalę masową. Tak samo spekulanci naszych czasów wszędzie sadziliby bananowce, jednak ten plan mógłby spalić na panewce. Wielka bańka bananowa pękłaby, jak tylko okazałoby się, że choć małpy lubią banany, to zjadają je w podobnych ilościach co ludzie. Po zalaniu wszystkich sklepów bananami, ich ceny spadałyby na łeb na szyję, aż do upadku rynku. W takim razie rozsądniej byłoby zrezygnować z bananów, co? The Empire State Building w dalszym ciągu pozostałby ważnym zabytkiem historycznym. Aby uzyskać niezbędne pozwolenia na wspinaczkę po budynku, małpy musiałyby przechodzić niezbędne testy sprawnościowe oraz z wiedzy ogólnej. Selfie z Fay Wray byłoby dodatkowo płatne. Wiecie, co jeszcze byłoby duże? Nasze usta. Tak duże, jak będziemy potrzebowali. Obecnie wyrastają nam zęby mądrości, które usuwamy ze względu na ograniczone miejsce w naszym uzębieniu po wielu latach ewolucji. Gdybyśmy cofnęli się do stadium małpopodobnych, nasze szczęki zrobiłyby się odpowiednio szersze. W związku z tym dentyści i ortodonci mogliby spać spokojnie. Czy w związku z powiększaniem się naszej szczęki zmieniłaby się nasza mowa? Niewykluczone. Małpy wokalizują, ale mają one problemy z wymową i nie jest to kwestia poznawcza. Małpy, takie jak znana nam Koko, nauczyły się języka migowego. Dzisiejsze naczelne nie mówią tak jak my, ponieważ mają węższe języki, a ich krtanie są położone inaczej niż nasze. Gdybyśmy reewoluowali do podobnej anatomii, musielibyśmy polegać na języku migowym i mowie ciała. Nasi przodkowie nie musieliby chodzić na nudne imprezy firmowe, w czasie których znajomi znajomych częstowaliby ich połamanymi ciastkami i próbowali im wcisnąć mydło albo świeczki. Zamiast tego małpy przyszłości zbierałyby się na darmowych imprezach pielęgnacyjnych. Każdego dnia małpy zbierają się o wschodzie słońca i dbają o siebie nawzajem. Zamiast czerstwych ciastek raczyłyby się robaczkami, które same by wydłubały z futer znajomych. Dzisiejsze małpy są 3 razy silniejsze od ludzi, co prowadzi do wniosku, że nasi przodkowie, czy nowoprzodkowie, już się gubię, byliby znacznie silniejsi od nas. Miałoby to znaczący wpływ na popularyzację sportu. Musielibyśmy pożegnać się z biegami długodystansowymi, piłką nożną, baseballem czy koszykówką. Gdybyśmy wrócili do małpich ciał, nasze nogi i kręgosłupy nie nadawałyby się do chodzenia i biegania. Prawdopodobnie powstałyby przyjazne drzewom alternatywy, jak na przykład chodzenie po linach zamiast biegania, albo zawody w szybkim jedzeniu. Z kolei wyścigi na orientację musiałyby ustąpić wspinaczkom na wieżowce czy góry. Nasze małpie wcielenia byłyby 3-krotnie silniejsze, nawet najdelikatniejsze okazy brakującego ogniwa wyrywałyby klamki czy gałki od drzwi przy próbie ich otworzenia. Pewnie i tak by je wyważyły. Muzea przyszłości byłyby zawalone eksponatami popsutych gałek oraz takimi artefaktami, jak zniszczone odtwarzacze DVD czy maleńkimi siedzeniami samolotowymi. Z drugiej strony, żadna małpa nie musiałaby męczyć się z otwarciem słoika z masłem orzechowym.
W dalszym ciągu bylibyśmy stworzeniami społecznymi. W końcu naczelne i tak przebywają w większych stadach. Pragnienie spotykania się i wymieniania doświadczeniami nie ulegnie zmianie. Choć technologia zmieni się w sposób niewyobrażalny, sam sposób wypowiadania się pozostanie taki sam. Czy wiecie, że niektórzy naukowcy uważają, że William Shakespeare nie napisał żadnego autorskiego dzieła? O to samo byłby oskarżany William Shakespeare, który pisząc klasyki nowego wieku zapewne wydałby takie tytuły jak Romeo i Tytus albo Naczelny z Wenecji. Niewykluczone, że w muzeach moglibyśmy zobaczyć współczesne wersje wielkich dzieł, takie jak Stworzenie Małpy albo legendarny portret Małpa z perłowym bananem. A jak wy sobie wyobrażacie taki świat? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które na pewno też wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.